No kto by się spodziewał, że będzie dzisiaj aktualizacja? Chyba nikt. Ja na przykład się nie spodziewałem, bo dopiero co wstałem, jak widać. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie Jackie. Mam nadzieję, że wypadnie nam z darmowych skrzynek. Ale zanim do tego przejdziemy, kochani, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 50 zł PSC. Tutaj macie szczęśliwego zwycięzcę. Ja tobie mordeczko bardzo serdecznie gratuluję. Odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie filmu. A w dzisiejszym odcinku z okazji aktualizacji też możecie coś wygrać. Dokładnie 50 zł PSC. Wystarczy, że strzelicie łapeczkę w górę. Zasubskrybujecie kanał, ponieważ konkurs jest tylko i wyłącznie dla subskrybujących ten kanał. No a w sekcji komentarzy napiszcie swój nick z gry Brawl Stars, ponieważ zwycięzcę losuję spośród komentarzy. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie. Sprawdźcie na samym początku, co mamy w sklepie. Oferta specjalna, mega skrzynka za darmo, kozacko. Być może wypadnie z tej oferty właśnie Jackie. Sprawdźmy, czy jest Jackie dostępna. Oczywiście, że jest, trzeba ją tylko odblokować. Do otwarcia mam jeszcze 20 big boxów oraz 200 małych skrzynek. Umówmy się tak, że na początku otworzymy sobie mega boxa. Jeżeli nic z niego nie wypadnie, będziemy otwierali małe skrzyneczki, aż wypadnie nam Jackie. A jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 tysięcy łapek, to w następnym odcinku otwieram wszystkie skrzynki i polujemy na różne gadżety. Zobaczymy, ile nam wypadnie gadżetów z 200 skrzynek. Otwieramy mega boxa. Uwaga, boom! Zostały przedmioty jeden i jest nim gadżet do Rozy. Światło wzrostu. Roza użyźnia grunt wokół siebie. Błyskawicznie wzrosłe krzaki tworzą świetną osłonę. Ładunek na męcz 3. Wow, dobra. Pierwszy gadżet za nami. Pięknie. Z tego co widzę, mamy do odblokowania kolejny gadżet za 1000 golda. Od razu go sobie kupmy. Kolejny gadżet do El Primo. El Primo chwyta najbliższego przeciwnika w zasięgu i przerzuca go przez swoje potężne barki. Ładunek na mecz 3. Pięknie. To teraz, moi drodzy, zapolujmy sobie na nowego zadymiarza. Otwórzmy sobie może big boxy. Z tego prawdopodobieństwo będzie większe, mam nadzieję. Pozostałe przedmioty. Jeden kolejny gadżet! Spinner combo. Mortis rozkręca łopatę, waląc we wszystkich przeciwników wokół siebie, zadając 1300 punktów obrażeń. Ładunek na mecz 3. Okej. Trzeci gadżet. Kto by się spodziewał? Lecimy dalej. Wow. Tutaj nic, 17 skrzynek zostało, kolejny przedmiot i mamy to! Tak jest! Jackie! Rzadki zadymiarz 5 na 5! Jackie nader napiera młotem pneumatycznym, wywołując wibracje gruntu, mordercze dla pobliskich przeciwników. Jej super atak przyciąga znajdujących się w pobliżu nieprzyjaciół, którzy przepadają otoczeni tumanami pyłu. O kurczę, chyba jakoś to jest dziwnie przetłumaczone moim zdaniem, ale dobra, nieważne, Jackie odblokowana. Sprawdźmy, jak wygląda Jackie. Jest i moi kochani, Jackie, spójrzcie, jak ona przekozacko wygląda, wybierzmy ją. No i oczywiście, moi drodzy, odblokujmy sobie wszystkie wyzwania, no i zagrajmy pierwszą gierkę Jackie. Powiem wam tak, nie spodziewałem się, że tak szybko wypadnie nam Jackie, ale się mega jaram. Sprawdźmy, czy mam wszystko podgłoszone. Jest wszystko podgłoszone. Lecimy z pierwszym meczem. Nie mam pojęcia, jak w ogóle się nią gra. Aha, ona się porusza na tym młocie pneumatycznym, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Po 1300 atakuje z podstawowego ataku. W sumie mogłem sobie ją ulepszyć. Co wy o tym sądzicie? Mogłem ją sobie ulepszyć jeszcze za punkciki. Mogłem potwierać kilka skrzynek, ale za chwileczkę to zrobimy. Zagrajmy na początku pierwszy meczyk, taki prosty. Na sam początek. O, Daryl, nowa skórka do Daryla, pięknie. Chodź, Darylek, chodź, przyjacielu. To cię tutaj znokautuje. Z pewnością ten Daryl już jest na wyższym poziomie, nie jak moja Jackie na pierwszym. Mamy tutaj jeszcze Ems. O kurczę, powiem wam, że tak jakoś super łatwo się nią nie gra, tą postacią. Dobra, uciekamy. Ma bardzo dużo życia, więc to jest przekozackie moim zdaniem. Dobra, uwaga. Nie, ja muszę podbiec, tak? Dobra, bomba. Okej, zabiłem tego Daryla i przed nami jest jeszcze Rosa. Bum, przyciągam ją i gong. Zabiję ją czy nie? Tak jest, udało się. Pierwszy meczek na pierwszym levelu, pokonana Rosa. Łatwiutko, jesteś numer 1 plus 10 puszek. No to teraz otwórzmy sobie kilka skrzynek. No i ulepszmy sobie Jackie. Gwiezdny żeton, pięknie. Po 1300 atakowała z podstawowego ataku na samym początku. No dobra, otwórzmy sobie teraz małe skrzyneczki. Punkty mocy oczywiście, nie wiem, myślę, że możemy otworzyć tych skrzynek 10 wystarczy. W sumie 10 może nie, ale w jakimś odcinku z pewnością sobie ją wymaksujemy. Na początku otwórzmy sobie skrzyneczki. Co tu lecą? Gemy, gold, punkty. Ja golda mam, tak, mam bardzo dużo pieniążków. Może wypadnie jakiś jeszcze gadżecik. Byłoby mi niezmiernie miło. Dobra, pyk. Ile mamy skrzynek? Jeszcze 6 możemy otworzyć sobie na luziku. Do 180 zbijemy. Okej. Jeszcze 2. I otworzymy sobie jeszcze big boxika. Pięknie. To teraz otwórzmy sobie z big boxa jednego może. Pozostałe przedmioty, punkty do Jackie. Dobra, kliknijmy sobie teraz na Jackie. Ulepszmy naszą zadymiarę. Za 20, za 30, za 75, za 140. I sprawdźmy sobie, jakie Jackie ma star powery.
i gadżety oczywiście. Jackie dostaje ładunek energii, porusza się o 38% szybciej przez 3 sekundy. Okej, czyli dostanie takie jakby haste, czyli przyspieszenie do biegania. Okej, następne. Gwiezdne moce. Kontrukruszenie. Otrzymując obrażenia, Jackie wali na odlew, zmieniając 15% własnych obrażeń w glebołamaczowy kontrakt. Nie kumam. Dobra, nieważne. Nieważne, nie skupiajmy się za mocno na tym, bo chyba jeszcze jest źle przetłumaczone. Dobra, otworzmy jeszcze kilka big boxów. Okej, okay, Jackie. O, i proszę Państwa, gadżet do Penny. Detonator kieszonkowy. Penny wysadza swoją armatę. Potężny wybuch kruszy ściany i zadaje 1500 punktów obrażeń. Spodziewajcie się tego odcinka, gdzie będziemy grali Penny i będziemy trollowali gierkę, wysadzając naszego kanona. No jestem mega ciekawy, jak to zmieni faktycznie metę gry, więc spodziewajcie się odcinka już niebawem. Lecimy dalej. A może mamy jakiegoś megaboxa w przecenianiu? Nie mam też gemów. Dobra, nieważne, ulepszmy sobie jeszcze Jackie. Nie możemy, dobra, to otwórzmy sobie jeszcze małą skrzynkę. Co tak mało się sypie tych punkcików? No dawajcie, dawajcie, trzeba do levela dobić kolejnego. Dobra, i proszę Państwa, mamy odblokowany kolejny poziom. Ulepszmy sobie ją na poziom 6. Okej, okay, pięknie. To co, lecimy moi drodzy z kolejnym meczem. No i przypominam, 10 tysięcy łapek i otwieram wszystkie skrzynki i dropimy mega dużo gadżetów. Więc zostawcie łapeczkę. No niestety moi drodzy, są jakieś problemy, nie można dołączyć do żadnej gierki. No bo wybierzmy sobie teraz na przykład Zadymę i sprawdźmy, czy do Zadymy nas dołączy. Tak, do Zadymy nas dołączyło, więc okej, zagrajmy sobie Zadymkę. 3 Jackie w drużynie, no nie mam po prostu pytań, co tu się dzieje, halo. Bomba, 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 patrzcie co się dzieje, jak są 3 Jackie w drużynie, no to są po prostu mistrzostwa świata. Teraz, bom, 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 bomba, bomba, no i leży, no i co? Jackie, wjeżdżasz tam? Trafiaj to, pięknie, Dave strzelił gola, piękny meczyk, 3 Jackie w drużynie, przecież to się rzadko zdarza. Ja dziękuję, dobra, kolejny ból. Dobra, przyciągam ich wszystkich jeszcze. Gong, gong, gong na Daryla. Bomba. Dawaj, dawaj, Dave. Dave, strzelaj, Dave. Strzelaj, Dave. Jej, Dave strzelił gola. Szybka gierka, naprawdę, mega szybka. Dobra, nie mam pytań. Jak dam play again, ciekać się zgodzą. Goście, dawajcie play again. Play again wszyscy, dawaj. Trzy takie same postacie na Brawl Ballu, kozak. Okej, okay, teraz Rico, Penny i Jackie. Dobra, lecimy, uwaga. Tu nas chcieli tutaj podjechać. Tutaj Dave ostro kontruje na szybko. Dobra, Penny, Rico, oj, padnę chyba. Czy nie? Padłem. Tak, padłem. Powiem wam tak, bardzo wolno atakuje Jackie. Znaczy ma długi odstęp między atakami, nie? Więc trzeba się nauczyć troszeczkę nią grać. Dobra, tu sobie pokozłuje troszeczkę, cyk, 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 tutaj jest podanie, tutaj dobijamy gościa i strzela pięknie, Kings XR4, ładnie, ładnie mu zagrałem, asysta dla Farela, uwaga, przyciągam wszystkich i bombardujcie ich od razu, go, 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 co tu się dzieje, dawaj Dave, tak jest, pięknie Dave, kolejny szybki meczyk, jeżeli będziecie mieli 3 Jackie w drużynie, no to koniecznie dawajcie play again. Ja gram jeszcze raz z tymi wariatami. Tylko czekałem na moją akceptację. Let's go, kolejny meczek. No zobaczymy, czy nam znowu uda się tak szybko wygrać. Przecież to jest mistrzostwo świata, ta Zadyma w takim teamie. Oni chyba nie są na to gotowi, coś mi się wydaje. Chyba nie są na to gotowi. Dobra, tutaj muszę się zająć 8-bitem. Dave już strzelił gola, co tu się dzieje? Dobra, to teraz, ej, przydałoby się, żeby Farel chociaż raz gola strzelił, co? Internet connection? Nie, nie, to jest niemożliwe, halo. Ej, ej, wracaj tu, gościu. Patrzcie, co się dzieje, jakie lagi. No nie, no dlaczego? Serwerowe, bo to nie jest możliwe, żebym ja miał lagi. Dobra, i teraz Farel, oczek, dobra, robię tutaj zwód. Pięknie, zajmijcie się nimi. Ja muszę to strzelić, tak jest, Jackie, dobrze. No nie, no bij ich. Bij ich, ja muszę w bramkę biec. Gol! Pięknie! Dobra gierka! I to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelajcie łapeczki w górę, ponieważ w następnym odcinku otwieramy wszystkie skrzynki i polujemy na gadżety. Nie zapomnijcie też zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego odcinka. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się! Cześć!